imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Podnieśmy nasze dłonie wysoko do nieba z radością, z wiarą, bo właśnie Bóg napełnia nasze serca swoją chwałą, swoim pokojem, swoją mocą. I nie chcę już, żebyśmy ulegali psychozie lęku, pandemii strachu, ale ufali naszemu Panu. Ufali z głębi serca. Proszę, powtarzajcie teraz za mną. Królu wszystkich świętych, Jezu Chryste, który jesteś święty i jesteś dawcą świętości. Przez Maryję, Królową Wszystkich Świętych, przez Stawnictwo Świętych, proszę Ciebie szczególnie. Gości w nas, niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Duchu Święty, Ty przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Szara Maria, szara, szara, lele, lele, lele. Niech wiara, niech nadzieja, miłość i męstwo, i mądrość gości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Jeszcze raz. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Du sharia le 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 sharia moroneritol shara la daria le 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 le. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Teraz módlmy się w językach, a jak ktoś jeszcze nie potrafi, to niech mówi: przyjdź Duchu Święty przez Maryję, przez jej serce. I sobie tak powtarzać można. Szala Maria, le 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 soloj, mara le la 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 la. Issa la beria doria deria deria oderai, deria 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 la 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 la. Shala meri fa mareno, le 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 loi. Adonai, 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 Adonai. Issa la beria ria le lo. Adonai, la 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 la. Issa la, Issa la, Issa la, mara le lo, mara le lo. Aria la 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 la. Aria la 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 la. Ari 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 la 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 la. Adonai Maria. Duchu Święty, też naszą modlitwę zanosiliśmy o świętość. Prosimy więc również o łaskę uwalniania nas, uzdrawiania, oczyszczania, uświęcania, uświecenia, rozpalenia Twoimi darami, charyzmatami. Przyjdź Duchu Święty przez Maryję, przez naszych patronów, przez naszych aniołów stróżów, abyśmy płonęli ogniem miłości Jezusa, abyśmy byli zanurzeni w miłosierdziu Ojca, abyśmy byli w Twoim świetle, Duchu Święty.
abyśmy prorokowali, nie lękali się, ufali, wierzyli i kiedyś osiągnęli świętość, którą nam, Boże, wyznaczyłeś, bo chcemy być świętymi, czyli tymi, którzy w pełni należą do Ciebie, którzy pełnią Twoją wolę z radością, którzy dźwigają krzyż swojego życia, który w pewnym momencie stanie się słodyczą, już nie będzie ciężarem. Błogosław nam, Duchu Święty. Błogosław naszym rodzinom, tym, którzy prosili nas o modlitwę, tym, których kochamy. Także błogosław tym, którzy nas może prześladują, oczerniają. Błogosław tym, którzy chorują, cierpią i nie tylko nasi bliscy, ale na całym świecie tyle dusz teraz umiera. Tyle dusz teraz jest cierpiących, chorych, samotności. Przyjdź do nich, Duchu Święty. Uwalniaj tych, którzy są zniewoleni, abyśmy cieszyli się pełną wolnością w Tobie, Duchu Święty. Abyśmy byli ludźmi błogosławieństw, byli błogosławionymi, którzy niosą błogosławieństwo, którzy błogosławią, którzy odpłacają dobrem na zło, przebaczeniem na krzywdę. Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy nigdy nie byli ludźmi wojny. A jeżeli mamy walczyć, to tylko ze złem, z grzechem, siłami ciemności, ale nigdy nie walczyć z ludźmi, nigdy nie kierować się nienawiścią, tylko miłością, tylko dobrem, ale bronić się prawdą. Bronić innych, którzy żyją w kłamstwie, aby właśnie byli w prawdzie. Bronić ich od tego życia w kłamstwie, aby żyli w prawdzie i miłości Twojej, Panie. Przyjdź, Duchu Święty, jeszcze nas rozpalaj, jeszcze nas przenikaj. Jeszcze nas dotykaj, jeszcze nas wypełniaj. Jeszcze wołaj, teraz swoimi słowami, jeszcze przez chwilę. Nawet jeżeli nie potrafisz się może tak modlić, to po prostu mów, Duchu Święty, napełnij mnie, bo widzisz, katastrofa ze mną, Duchu Święty, naprawdę źle jest. Przyjdź, Duchu Święty, bo nie daję rady, bo bez Ciebie jestem pusty, bez Ciebie jestem słaby, bez Ciebie jestem pełen lęku, smutku. Przyjdź, Duchu Święty, bo jestem chory, bo jestem udręczony. Albo właśnie inny, albo może jesteś radosny, to niech Duch Święty jeszcze wypełni Cię większą radością, która jest od Niego, która jest pięknym Jego darem też. Radość, bo jest Duch Święty, bo jest mój Bóg, bo jestem po stronie światłości, bo już nie chcę być po stronie ciemności. Przyjdź, Duchu Święty, jeszcze wołaj. Przyjdź, Duchu Światłości, abyśmy byli jedno, abyśmy byli w Tobie, abyś Ty był w nas, abyśmy mogli mieć piękne duchowe szaty, białe łaski Bożej, abyśmy duchowo mieli palmę zwycięstwa, abyśmy mieli krzyż w ręku, abyśmy mieli różaniec dla Twojej chwały, Jezu, dla Twojej chwały, Mario. Przyjdź, Duchu Święty. Wołaj, Duch Święty, Hariasza. Jeszcze pomódlmy się w językach. Shala Maria, lelelele, hanoi, Maria, seronai, alalalai, Adona, lelelele, jaria, lele, jaria, lele, alalalai. Adonai veria sole menon, Adonai mare et alalelon. Wszyscy święci, pomóżcie nam, módlcie się za nas. Szaralaj, alalalaj, alalalaj, Sirifa mare, jari, 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 alalaj, alalalaj, alalaj. Santa Maria, alalalaj, Adonai, alalalalaj. Ari 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 alai ari ari alai ari ari alai ari ari alai Adonai 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 Maria Maria la 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 la. Niech Twoje serce, Jezu Chryste, będzie w nas, a my ukryci w Twoim sercu. Mam też takie poznanie, że Pan Jezus uzdrawia przez serce Marii kobiety, które cierpią z powodu spraw kobiecych, różnych chorób, dolegliwości w tym względzie. Pan Jezus też leczy również i dzisiaj osoby, które cierpią na niepłodność. Tylko tak jak często Pan Jezus daje takie natchnienie, że jeżeli uzdrawia, jeżeli obdarza płodnością, to dlatego, żeby dać wam wiele dzieci. Nie jedno, tylko więcej.
Oczywiście każde dziecko jest pięknym darem Boga, ale trzeba przyjąć teraz już więcej. Jeżeli prosiliście już o zdrowienie i Pan uzdrawia, to przyjmijcie dzieci. Wszystkie, które wam Pan Jezus chce dać, a chce dać więcej. Pan Jezus też uzdrawia osoby, które mają chore serca, chore stawy, chory kręgosłup, które cierpią też na problemy z krążeniem, z ciśnieniem. Szczególnie te osoby, które mają wysokie ciśnienie, skoki ciśnienia, którzy cierpią właśnie na to, że również mają związaną z tym też arytmię serca, bóle klatki piersiowej. Pan uzdrawia z tego. Pan leczy osoby, które mają też wewnętrzne takie i duchowe, i psychiczne stany lękowe, emocjonalne. Pan leczy z tych lęków, z tych nerwic, z zaburzeń snu, z depresji. Pan leczy też różne, też osoby, które cierpią na różne też zaburzenia psychiczne, zaburzenia pamięci, też albo takie poważne właśnie problemy z pamięcią. Przyjdź, Duchu Święty. Duch Święty przychodzi do nas, do naszych głów, do naszych umysłów. Przyjdź, Duchu Święty. Pan uzdrawia twoje emocje, które są takie właśnie, jesteś gwałtowna, że jesteś niespokojna. Pan uzdrawia ciebie. Pan Jezus uzdrawia też osoby, które mają takie wielkie nieprzebaczenie do różnych osób. Przyjdź, Duchu Święty. Do osób, które zostały zranione w dziedzinie emocjonalnej, czy też intymnej. Pan uzdrawia. Pan Jezus leczy Leszka, który cierpi na taki też nowotwór ramion. Pan leczy ciebie z nowotworu ramion, Leszku. Pan leczy także Olę, która cierpi na stwardnienie rozsiane. Pan leczy także Liliannę, która choruje na częste zapalenie związane z układem moczowym, z nerkami, na też zapalenie nerek. Pan Jezus też leczy Renię, która cierpi na zanik mięśni na całym ciele. Pan ci uzdrawia, także twoje mięśnie na nowo będą odbudowane. Pan leczy też osoby, które cierpią na częste bóle szyi, głowy, zatok. Uzdrawia też teraz z tych zaburzeń też. Pan uzdrawia osoby, które cierpią na bóle, czy nawet wrzody też żołądka, układu trawienia. Niektóre osoby mają owrzodzenia nad właśnie też w gardle, tutaj w jelitach też właśnie grubym, cienkim. I Pan leczy z tych owrzodzeń i zabiera ten ból związany z wnętrznościami. Pan leczy także osobę, która cierpi na raka trzustki. Ona teraz czuje gorąco właśnie w tym chorym miejscu, w trzustce, bo teraz Pan ci dotyka i uzdrawia. Pan Jezus też leczy Ewę, która cierpi na bóle i takie kłucia w uszach. I prawe ucho, właśnie często doświadcza na w prawym uchu takiego szumu i po prostu nie słyszy na prawe ucho często. Ale lewe też jest osłabione. Pan uzdrawia więc ciebie. I Pan powołuje ciebie na swoją wojownicę, czyli żebyś była wojownicą Pana, to znaczy walczyła Jego chwałę. Walczyła bronią, którą duchową, którą On tobie teraz daje. Pan Jezus leczy też osoby, szczególnie kobiety, które cierpią na różne zwyrodnienia i bóle bioder. Kiria sahatija, kara hashala. Będzie nas słuchać właśnie kobieta, czyli matka ze swoją córką, Hiacyntą. Jej córka ma 8 lat i córka cierpi na nowotwór stóp. I Pan Jezus uzdrawia stopy twojej córki teraz. Ona będzie miała teraz spoczynek i będzie miała gorąco w nogach, szczególnie w stopach. Kebisztykier, hadal, hashal.
Teraz spocznij w Duchu Świętym. Mówię też do osób, które będą słuchały tej modlitwy. Spocznij. Pan Cię wypełnia. Pan Cię podnosi. Pan chce, żebyś była czystego serca. Pan widzi, że jesteś prześladowana, że jesteś udręczona w pracy, w domu. Pan daje Ci siłę lwa. Pan daje Ci męstwo lwa. Histekiria, szalamete, kala, Adonai. Jest także osoba, która bała się tutaj przyjechać dzisiaj. Jest to też młoda kobieta. I ma jeszcze takie obawy, czy dobrze zrobiła, że tu jest. Czy to, co się dzieje, jest dobre, czy to się Bogu podoba. Nie bój się. Jesteś dzisiaj we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Pan Jezus podchodzi do Ciebie i delikatnie kładzie prawą dłoń na Twojej głowie teraz. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Wieków. Amen. Mario, uzdrowienie chorych. Święty Józefie.